Ostrożność i jeszcze raz ostrożność, apelują krośnieńscy leśnicy i strażacy. O bezpieczeństwie i ochronie pożarowej lasów rozmawiano podczas corocznej odprawy zorganizowanej przez krośnieńskie nadleśnictwo. Wśród występujących zagrożeń zebrani wymieniali szkodnictwo leśne i przede wszystkim pojawiające się regularnie w okresie wiosny pożary. Częstą przyczyną powstawania pożarów jest wypalanie traw, jednak czy przez wypalanie, czy przez pozostawienie niedopałków bądź szklanych butelek, zawsze mówimy o braku wyobraźni ze strony ludzi. Procent powierzchni ogólnej terenu, którym zawiaduje Nadleśnictwo Krosno-Odrzańskie, stanowią lasy. Choć ich obecny stan jest określony jako dobry, tak wynika z certyfikatów wystawionych przez instytucje europejskie zewnętrzne, to z zagrożeniami wciąż trzeba walczyć. Obecnie trwa oprysk lasów przed szkodnikami. To na pewno ochroni las przed niepotrzebnym robactwem, jednak na szkodników, którzy kradną drzewo, swoje metody ma Straż Leśna. Straż Leśna jest zorganizowana przy każdym nadleśnictwie. Narzędziem ułatwiającym wychwycenie kradzieży jest zamontowany w lesie monitoring.